Wybierz grę Pingwin Zenek w opałach. Poziom pierwszy. Kry lodowe. Złapałem cię, ty mały pingwinie. Mam nadzieję, że ta patka przybędzie ci na ratunek, a wtedy ją też złapię. Ten statek zawiezie nas do lodowego zamku. Musimy odnaleźć lodowy zamek i uwolnić Zenka. Lodowy zamek i uwolnić Zenka. Pozbierajmy te kryształy. One odczarują magiczną kratę, która zagradza przejście. Użyj klawiszy strzałek, aby sterować postacią. Naciśnij literkę P, Ty, B lub F, aby zmienić postać. To zadanie może wykonać tylko Tosia. Ale fajnie jest umieć tak daleko skakać. Użyj klawisza spacji, aby przeskoczyć. Uważaj, nie lubię kąpać się w tak zimnej wodzie. Musimy zbierać kryształy, żeby papatka mogła wyczarować z nich magiczny klucz, który otworzy wejście do lodowego zamku. Pipi. Hurra! Udało się! Wśród lodowców żyją różne zwierzęta. Najedź myszką na obrazek ze zwierzakiem, aby sprawdzić, jak się nazywa. Niedźwiedź polarny, niedźwiedź polarny. Pingwin. Foka. Wyjście. Wśród lodowców wśród lodowców
zadanie może wykonać tylko Barnaba. Myślę, że mam dość siły, żeby rozbić ten lodowy głaz. Ale fajnie jest umieć tak daleko skakać! Policz wszystkie niedźwiedzie. Brawo! Udało ci się! Zadanie może wykonać tylko papatka. Hokus pokus, teraz będziemy mogli lecieć tym balonem. I znów ta sama piosenka. Jak mamy znaleźć Zenka? Jak tylko dorwę tego gryziwąsa, to mu pokażę! Zobacz, jakie zwierzęta zapadają w sen zimowy. Nietoperz, niedźwiedź brunatny, świstak, jeż, niedźwiedź brunatny.
Policz zwierzęta, które zapadają w sen zimowy. Spróbuj jeszcze raz. Spróbuj jeszcze raz. Brawo! Udało ci się! Zadanie może wykonać tylko Filip. Tylko ja mogę zmrozić pingwina, który parol na nas zagina.
zadanie może wykonać tylko papatka. Przejście odczarowane! Zamknę cię w lodowym zamku, a kiedy przyjaciele przybędą ci na ratunek, będę już tam na nich czekał. Ratunku! Gryziwąs mnie porwał! Kiedy słońce podgrzewa wodę, zaczyna ona parować. Para wodna unosi się coraz wyżej i w końcu trafia do chłodnych warstw atmosfery. Tam para zamienia się w kropelki wody. Te kropelki wody płynące na niebie to właśnie chmury. Kiedy małe kropelki łączą się ze sobą w większe krople, robią się ciężkie i spadają znowu na ziemię jako deszcz. Chyba, że mamy akurat zimę. Wtedy krople wracają na ziemię jako puszyste płatki śniegu. Wyjść. Odszukaj dźwignię, która otworzy tę kratę. To zadanie może wykonać tylko Barnaba. Tylko ja jestem na tyle silny, żeby poruszyć tę dźwignię.
zadanie może wykonać tylko Filip. Mam robić to przejście? Wystarczy mi kilka. Tylko na tym plecie zagram nutek kilka. Pokaż, który bałwanek ma najwięcej guzików. Brawo! Udało ci się! Zadanie może wykonać tylko papatka. Wzywam siłę wichru polarnej zorzy. Niechaj się ta krata natychmiast otworzy. Przyjaciele, uwolniliście mnie. Dziękuję. Papatka, znowu stajesz na mojej drodze. Tym razem ci się nie uda. Zaraz cię nauczę, że nie wolno robić takich lodowatych sztuczek. Zamienię cię w szprotę, tak jak to zrobiłem z tym małym pingwinem. Musimy odnaleźć magiczny napój, żeby odczarować Zenka. Ale fajnie jest umieć tak daleko skakać. Zobacz, jakie ślady zostawiają te zwierzęta na śniegu. Lis polarny. Renifer. Niedźwiedź polarny. Wyjdź.
ile elementów różni oba bałwanki? Spróbuj jeszcze raz. Spróbuj jeszcze raz. Spróbuj jeszcze raz. Brawo! Udało ci się! Tylko ja jestem na tyle silny, żeby poruszyć tę dźwignię. Będzie mógł opuścić zwodzony most. Tylko ja jestem na tyle silny, żeby poruszyć tę dźwignię. Tylko magiczny napój pozwoli nam odratować Zenka. Udało się! Dobrze cię znowu widzieć, Zenku, ale co się z tobą dzieje? Te czary spowodowały, że jestem bardzo osłabiony. Muszę szybko coś zjeść, żeby odzyskać siły. Popatrz, tam leży mnóstwo muszek z rybami. To coś w sam raz dla głodnego Zenka. Zbierajmy je szybko.
zobacz, jakie drzewa nie zrzucają na zimę igieł. Sosna. Świerk. Jodła. Wyjść. Policz płatki śniegu. Brawo! Udało ci się! Czyżby papatka i jej pożałowania godni przyjaciele się zbliżali? Za chwilę wybuchnie śniegowa bomba. Nie będzie już ucieczki z lodowej krainy. Mam nadzieję, że macie ciepłe szaliki, bo czeka was długa zima. Szybko! Wsiadajmy do skutera śnieżnego i odszukajmy wyjście z lodowej krainy, zanim zasypią je śnieżne zaspy. Wśród lodowców żyją różne ptaki. Najedź myszką na obrazek z ptakiem, aby sprawdzić, jak się nazywa. Pingwin. Rybitwa popielata. Albatros. Sowa śnieżna. Wyjść.
kolejnej części zapraszam na pełną przygód wycieczkę do górskiej krainy. Do zobaczenia! Poziom drugi. Lodowa góra. Poziom trzeci. Lodowy zamek. Poziom czwarty. Cela pingwina. Poziom piąty. Szaleńcza jazda. Poziom szósty. Wyścig z czasem.